Witam z tej strony, Michał. Wczoraj doszedł do mnie iPod, którego pomógł mi załatwić Michał Zieliński, do którego Twittera możecie znaleźć w opisie filmiku. Jest to iPod drugiej generacji, który pojawił się na rynku 6 lat temu. Został zaprezentowany 11 września 2006 roku. Jest to dwugigowa wersja tego odtwarzacza, kolor srebrny. W samym pudełku, oprócz samego iPoda, nie znajdziemy zbyt wiele rzeczy. Tutaj mamy Designed by Apple in California. Tutaj powinny być jeszcze słuchawki i kabel do ok, jednak no jest to takie trochę wybrakowane pudełko, ponieważ no jest to iPod używany. Mogę pokazać jeszcze, jeżeli mamy Universal Docka, to bez problemu tutaj wejdzie. Ach. Ok, tak to wygląda. Po menu iPoda poruszamy się w bardzo prosty sposób. Mamy tutaj klik wheela, aby przejść do muzyka, klikamy po prostu ten środkowy przycisk wybierz. Mamy podzielone playlisty artystów, albumy, piosenki, rodzaje utworów itd. itd. Jest to naprawdę bardzo intuicyjny system. Jednak chyba z najlepszych, jaki powstał moim zdaniem. Podgłośniamy muzykę, jeżdżąc po prostu po click wheelu. Utwory przewijamy przyciskami z prawej i lewej strony. Zatrzymujemy z dołu. A także wracamy przyciskiem menu. Oprócz muzyki iPod ten potrafi wyświetlać zdjęcia. Niestety żadnych tutaj nie wgrałem. Mamy tutaj możliwość m.in. odtworzenia pokazu slajdów. Dalej w dodatkach zegary światowe, które sobie dodamy. Gry, są to bardzo proste gry. Są to naprawdę bardzo proste gry, no raczej to nie ma się nimi za bardzo tutaj zachwycać, ponieważ są, bo są, że tak powiem. Nie wiem, czy jest dalej możliwość pobrania z iTunes tych gier, kiedyś była możliwość taka. No. Dalej mamy kontakty, można je zimportować oczywiście z naszej biblioteki iTunes po uprzedniej synchronizacji, więc jeżeli macie iPhone'a, iPada czy chociażby Maca, bez problemu je synchronizujecie. Tak samo zrobicie to z kalendarzem, który tutaj właśnie wam pokażę. Możemy sobie właśnie przejść do jakiegoś wydarzenia, sobie kliknąć, mamy jakieś wydarzenie, informacje dalsze i tak dalej, i tak dalej. Jest to całkiem fajna sprawa, szkoda, że nie ma iCloud, no ale cóż. Notatki tak samo. Aby je zimportować, musimy wprowadzić naszego iPoda w tryb dyskowy, następnie przerzucić je do folderu iPoda. Następnie będzie można je zobaczyć. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie są mi potrzebne. Tutaj mamy stopper, który, no, bardzo prosty, jak samo pauza, możliwość zapauzowania go, a także kolejnego okrążenia. I na końcu screen lock, czyli blokada ekranu. Szczerze mówiąc, nie jest to jakoś bardzo przydatne, ale bardzo fajnie to wygląda. Dalej mamy opcje, mamy informacje na temat naszego urządzenia, pojemność, jest to wersja 2GB, jak wcześniej wspomniałem, tutaj weszło mi 230 utworów w jakości 256 KB na sekundę w formacie AAC, więc jakość jest dosyć ok. Nie mam tutaj zastrzeżeń i zostało jeszcze 117 mega, więc mogę tutaj sobie wybrać coś jeszcze. Menu, możemy tutaj włączyć kolejne rzeczy, które chcemy, żeby pokazywały się na ekranie głównym. Następnie mieszanie utworów, albumów, a możemy je po prostu wyłączyć. Powtarzanie, tak samo, kilku utworów, wszystkich utworów. Następnie limit głośności, który tutaj zatwierdzamy. Ok, i tutaj podświetlenie, następnie wygaszanie po określonym czasie, możemy to też wyłączyć, ja tak ustawiam zawsze na 10 sekund, audiobooki, po prostu czytanie, szybsze, wolniejsze, normalne, equalizer, możliwość włączenia kompilacji, a raczej składanek po polsku,
soundtrack, szczerze mówiąc nie wiem co to jest clicker. To co słyszycie cały czas tutaj, co klika iPod, ma wbudowany głośnik właśnie do tego, tak, że sam iPod nie potrafi wyświetlić, sam iPod nie potrafi otworzyć muzyki, wszystko odbywa się poprzez słuchawki, jednak możemy, jest to takie, no, taki znak rozpoznawczy, że tak powiem, właśnie iPodów, to słynne klikanie. Dalej, język, data, kontakty, język i o, już jakieś to samo co mamy w iPhone'ie, wszystkie informacje na temat iPoda. Po opcjach następują właśnie mieszanie utworów, po prostu po kliknięciu wyświetli nam się, iPod zacznie odtwarzać losowe utwory. Jest to, myślę, że powinno być to w samej zakładce muzyka, nie wiem czemu tego nie ma. Ostatnia opcja pozwala nam pokazanie teraz odtwarzanego utworu, który przed chwilą puściłem. I to byłoby na tyle, jest to krótki odcinek na temat tego iPoda. Po prostu pomyślałem, że skoro już go mam, warto pokazać osobom, które nigdy z nimi nie miały do czynienia. Jest to taki odcinek w takim trochę starym stylu, że tak powiem. Jeżeli wpadnie nam jeszcze coś w ręce, jakiś stary sprzęt od Apple'a czy cokolwiek innego, zawsze postaramy się zrobić filmiki. Także do zobaczenia, pamiętajcie o subskrypcji i komentarzach. Do widzenia.